Stanowisko świętych kobiet. Omawiając nowotestamentowe promienie jaśniejące w życiu ośmiu mężów bożych występujących w pierwszej księdze Biblii, widzimy, jak już na początku ludzkości Bóg objawiał w tych mężach myśli o wielkiej swej miłości i łasce ku grzesznemu człowiekowi, które później zrealizował w Synu swoim Jezusie Chrystusie, by w Nim uszczęśliwić człowieka i ubłogosławić niebiańskimi bogactwami, jak mówi nam list do Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci werset oraz drugi rozdział, siódmy werset i trzeci rozdział, ósmy werset. Pozostaje jeszcze do rozważenia powołanie i zadania świętych kobiet, które jako małżonki mężów bożych swym postępowaniem były jakby jasnymi promieniami dla dzisiejszych naśladowczyń Chrystusa Pana. Całe pismo pokazuje nam, że kobieta zajmuje osobliwe miejsce w dziele stworzenia w momencie upadku człowieka, w okresie prawa Mojżesza i w czasie łaski. W okresie powołania, zgromadzenia w Nowym Testamencie ze Słowa Bożego wiemy, że ma ona szczególne potrzeby, szczególnie potrzebny i błogosławiony zakres swej służby. Ewa, matka wszystkich żyjących, nie została stworzona w ten sam sposób co Adam. Bóg wziął z mężczyzny jedno żebro, z którego utworzył dla niego pomoc. Już ten fakt dowodzi, że jest ona równa mężczyźnie. Nie przedstawia ona dla Boga mniejszej wartości, lecz jest Jemu równa. Kobieta i mężczyzna są tak samo ważni i jednocześnie różni. Kobieta była utworzona dla męża, aby z nim pracować i jemu pomagać. Zamiarem Bożym nigdy nie było, żeby kobieta była samotna, lecz aby należała do męża i aby oboje stanowili jedno ciało, które jest obrazem na Chrystusa i Jego oblubienicę, to jest na zgromadzenie Boże. Kobieta nie może bardziej promieniować, jak tylko wtedy, gdy służy celowi, do którego została stworzona, mianowicie gdy jest pomocą swemu mężowi. Nigdzie w Piśmie Świętym nie czytamy, żeby Bóg dał niewieście rolę przywódczą. Każdy uważny czytelnik zauważa, że w Piśmie Świętym rzadko bywa wspominany fakt przyjścia na świat córki, natomiast fakty narodzenia synów są starannie odnotowywane. Mężczyzna jest zawsze odpowiedzialny przed Bogiem i dlatego Pan, jeśli chce coś objawić ludziom, zwraca się poza nielicznymi wyjątkami do mężów. W Księdze Przypowieści Salomon, kierowany przez Ducha Świętego, zwraca się zawsze do synów. Kobieta jest uosobieniem wnętrza człowieka, to jest dzieła Bożego wypełnianego w duszy człowieka, a mężczyzna przedstawia stronę związaną z odpowiedzialnością. Słowa, którymi Bóg zwrócił się do Ewy po upadku, wskazują kierunek Jego miłosiernego postępowania ze swym stworzeniem. Obrazowo przedstawia sposób Jego wewnętrznego oddziaływania na swoich wybranych. Do Adama Bóg mówi o przekleństwie i śmierci, które są następstwem Jego świętych i sprawiedliwych rządów. Ich skutki trwają do dzisiaj. Ziemia rodzi ciernie i oset, a człowiek po mozolnym życiu obraca się w proch. Są to zewnętrzne konsekwencje grzechu i musimy zdać sobie sprawę z tego, że wszystkich nas dotknęła ta kara. Możemy więc powiedzieć, że nawzajem uzupełniają się wewnętrzne, duchowe doświadczenia wybranych Bożych i zewnętrzne rządy Boże, którym muszą się poddać wszyscy ludzie, wierzący i niewierzący. Rozpatrując upadek człowieka, zauważamy, że Ewa, pierwsza kobieta, podjęła samodzielną inicjatywę, przez co opuściła przeznaczone jej miejsce.
nie szukała pomocy i ochrony u głowy danej jej przez Boga, działała na własną rękę, wbrew zakazowi Bożemu. Dlatego została zwiedziona przez węża i stała się nieposłuszna. Z tego powodu też Bóg zarządził, by raz na zawsze zajęła wobec swego męża pozycję zależności. Ponieważ Ewa została oszukana przez szatana i odgrywała przodującą rolę przy popełnieniu pierwszego grzechu, dlatego też od tego momentu, zgodnie z prawami Bożych rządów, jej rolą nie będzie panowanie nad mężem, lecz uległość wobec niego. To jest nasze pouczenie zgodne z Pismem. Zgodnie z Pismem dotyczące stanowiska kobiety po upadku w Ogrodzie Eden. Ta wskazówka dana przez Boga pozostaje aktualna aż do dzisiaj. Czasu zgromadzenia Kościoła i czasu łaski. Poza tym na podkreślenie zasługuje fakt, że historia ukazuje mądrość i sprawiedliwość Bożą w stosunku do niej. Przez wyznaczenie zakresu jej służby i działania. W swym napominaniu dotyczącym postępowania kobiet apostoł Piotr mówi o zachowaniu się świętych kobiet Starego Testamentu, podając przy tym jako przykład postępowanie Sary. Słowa, które Duch Święty przekazuje nam przez Piotra, są bardzo pomocne. Podobnie i wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem taki niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział od 1 do 6 wersetu. Według relacji pierwszej księgi Mojżesza, Sara sprawia wrażenie kobiety energicznej, kobiety dostojnej, będącej przykładem świętych kobiet, które w swoim zachowaniu były nienaganne i poddane swym mężom. We wszystkich okresach historycznych były kobiety, które cechowały się bogobojnością. Bogu zależało, aby przypomnieć nam jedną z nich. Była nią właśnie Sara i Bóg kazał zanotować, że była ona poddana swemu mężowi, nazywając go Panem w swoim sercu. Miejscem pracy był namiot, miejscem współczesnej kobiety ma być dom i rodzina. Według myśli Bożych rodzina jest oparciem przeciwko wywrotowym działaniom szatana. Dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek indziej aktualne są słowa skierowane do kobiet. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. Ta zasada jest aktualna również wtedy, gdy mąż jest niewierzący. W znaczeniu duchowym wszystkie wierzące kobiety są dziećmi Sary, a gdy czynią dobrze, w niczym nie muszą dać się nastraszyć. Nie potrzebują niczego się lękać. Chrześcijanin i chrześcijanka muszą tak żyć, by się podobać swemu Panu i czynić wszystko w Jego imieniu. Dotyczy to również ich ciała. Słowo napomina nas, abyśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.
a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. List do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset nam o tym mówi. Dzisiejsze stosunki w świecie, dzisiejszy świat jest pełen pychy. Dlaczego kobieta stara się przedstawić piękniejszą i bardziej wpływową niż jest w rzeczywistości? Dlatego, że nauczyła się tego od swego mistrza, w cudzysłowie. Możemy o tym przeczytać w księdze Ezechiela 28. Charakterystycznymi przymiotami chrześcijaństwa jest wyrzeczenie się samego siebie i pokora. Ewangelia według Mateusza 5:3-12. Dla Boga nie mają znaczenia wyszukane ubiory, wspaniały wygląd zewnętrzny i wierzących kobiet, staranny i wspaniały wygląd zewnętrzny wierzących kobiet, lecz jedynie ich przystojne i łagodne usposobienie, świadczące o tym, że są chrześcijankami, ma tutaj kluczowe znaczenie. A to jest ważne, że dla Boga nie mają znaczenia wyszukane ubiory, czy też wspaniały wygląd zewnętrzny wierzących kobiet. Natomiast ma znaczenie jedyne ich przystojne i łagodne usposobienie, świadczące o tym, że są chrześcijankami. Ich ubiór i zachowanie powinny to potwierdzać. Pragnieniem wierzących kobiet powinno być to, aby podobać się Panu. Każda wierząca kobieta powinna zastanowić się, komu chcę się podobać, komu chcę się przysposobić. Jakże serce uszczęśliwia świadomość posiadania tego, co przed Bogiem jest bardzo drogie i miłe. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda. Lecz bogobojna żona jest godna chwały, jak mówi nam Słowo Boże w Przypowieściach Salomona, 31 rozdział, 30 werset. Duch przekory charakteryzuje również kobiety, dlatego są one napominane przez Słowo Boże, by były ciche i zdobiły się łagodnym i spokojnym duchem, a także by były uległe mężom swoim. Nie jest to łatwe być zawsze uległą swemu mężowi, swemu małżonkowi, lecz tak przystoi przed Panem. Jeśli żona chce mieć udział w tym, by małżeństwo było naprawdę małżeństwem chrześcijańskim, musi okazać dobrą wolę w opanowaniu swych wrodzonych skłonności, jak też w akceptacji swego męża, pomimo jego nie zawsze przyjemnego usposobienia. Czy powinna go jedynie tolerować? Nie. Dzień w dzień powinna być mu uległą. Mężowie zaś są napominani, by traktować żonę odpowiednio, mając zawsze wzgląd na słabsze naczynie niewieście oraz odnosić się do żony z pełnym szacunkiem i, co najważniejsze, z miłością. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 19 werset. Mężowie zaś są napominani, by traktować żonę odpowiednio, mając zawsze wzgląd na słabsze naczynie niewieście oraz odnosić się do żony z pełnym szacunkiem i, co najważniejsze, z miłością, o czym mówi nam trzeci rozdział, 19 werset listu do Kolosan. Dzień w dzień mąż powinien okazywać jej miłość i pielęgnować ją, czym ułatwi żonie poddanie się jego woli. Tylko obustronne przestrzeganie wskazówek Słowa Bożego jest w stanie stworzyć i zachować atmosferę pełną pokoju i wzajemnego zrozumienia, które sprawiają, że chrześcijańskie małżeństwo może być częścią raju na ziemi. W swych napomnieniach skierowanych do chrześcijańskiego domu
Bóg najpierw zwraca się do kobiety. Ona nie jest głową, lecz duszą i sercem domu, a mąż, według myśli Bożych, jest jej głową. Już przy stworzeniu zapowiedział Bóg o mężu i żonie, a oboje będą jednym ciałem, to jest jedną całością, by dzielić ze sobą smutek i radość. Przez wzajemne uzupełnienie się tworzą całość, a połączeni według myśli i upodobania Bożego powinni mądrości i miłości stworzyć dom i prowadzić go. Dlatego do męża skierowane zostały słowa: roztropna żona pochodzi od Pana oraz kto ją znalazł, zyskał upodobanie u Pana. Przypowieści Salomona, 19 rozdział, 14 werset oraz 18 rozdział, 22 werset. Dla męża, czyli głowy domu, dzielna żona jest koroną. Tak mówił przecież Słowo Boże w przypowieściach Salomona 12:4 oraz 31 rozdział od 10 do 31. Połączenie męża i żony jest symbolem połączenia Chrystusa ze swoimi odkupionymi, którzy tworzą Jego ciało i Jego uzupełnienie, czyli pełnię, jak mówi nam list do Efezjan 1:22. Stan małżeński został nam pokazany w okresie łaski w pełniejszym obrazie niż w czasie stworzenia. Jest godne uwagi, że Słowo Boże tak poważnie zwraca uwagę na niebezpieczeństwa, które coraz bardziej uwidaczniają się w ostatnich latach, będąc znakami obecnego czasu. Weźmy pod uwagę na przykład ten werset. Czy sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? Gdyż włosy są jej dane jako okrycie. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 14-15. Jeżeli więc kobieta bez ważnego powodu daje sobie ostrzyc włosy, to tym samym pozbawia się czci, którą Bóg jej dał jako zewnętrzny znak jej kobiecości. Jej czyn w takim przypadku jest przeciwny woli Bożej. Jeśli się zastanowimy, dlaczego ten trend tak bardzo się rozpowszechnił w ostatnich dziesięcioleciach, to dojdziemy do wniosku, że człowiek w ten sposób chce unieważnić porządek Boży i przyznać kobiecie to samo miejsce, te same prawa i kompetencje, co mężczyźnie. Następuje to w czasie, kiedy człowiek coraz bardziej chce uwolnić się od Boga i Jego przykazań i kieruje się swoimi własnymi prawami. W takich działaniach objawia się duch niezależności i nieposłuszeństwa i możemy śmiało powiedzieć, że ta sprawa jest niepokojąca. Równouprawnienie kobiet ma na celu zlikwidowanie Bożych praw. Daje się poznać w tym ruch antychrysta, a zbliżając się coraz bardziej do końca okresu łaski, on się uaktywnia, sprzeciwiając się Bożemu porządkowi. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że ubiór świętej kobiety, to znaczy odłączonej dla Boga od świata, chodzącej w bojaźni pańskiej, powinien być przyzwoity nie tylko na wspólnych zgromadzeniach, ale również w każdym innym miejscu. Jeśli tak będzie, to będzie ona świadectwem wobec świata. Warto tutaj porównać to z 5 Mojżeszową, 22, 5 werset i potem od 11 do 12 wersetu. Nowy Testament wymienia wiele kobiet stosujących się do Bożych wskazówek. Jedną z nich jest kobieta w Ewangelii według Łukasza 7:37-38, która łzami polewała nogi Jezusa i wycierała je swoimi włosami. Inna miłująca Pana uczennica, opisana w Ewangelii Jana 12:3, drogocenną maścią nardową namaściła Jego nogi i również wycierała je swoimi włosami.
Czy wierzące kobiety żyjące w obecnym czasie mogłyby tak samo uczynić jak kiedyś Maria? Słowo Boże wypowiada się na ten temat jasno i niedwuznacznie i jest ono aktualne niezależnie od czasu i panującego zwyczaju. Ludzkie zwyczaje nie mogą zmienić Bożego porządku. Ludzkie zasady zostają ustanawiane, ulegają zmianom i przemijają, lecz Słowo Boże pozostaje niezmienne. Aniołowie w niebie przyjmują do wiadomości to, czy dzieci Boże, mężczyzna lub kobieta, stosują się do wymagań Bożych, bo mamy to przecież wyraźnie napisane w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział 10 werset. Obyśmy zawsze zdawali sobie z tego sprawę. Jeśli chodzi o duchową pracę wierzących kobiet, to przede wszystkim mogą one nieść pomoc innym kobietom. W Piśmie Świętym czytamy o wielu kobietach, które Pan Jezus miłował i które służyły Mu swoimi majętnościami, bywały pomocą apostołom i pracowały dla Pana. Niektóre z nich Pan obdarza darami i wskazuje sposób ich wykorzystania. Pismo Święte mówi, że kobiety mają milczeć w zgromadzeniach, mają milczeć na zgromadzeniach, to znaczy nie zabierać głosu, jak mówi pierwszy list do Koryntian 14:34. Były jednak kobiety, które odebrały dar prorokowania, jak na przykład cztery córki Filipa Ewangelisty. Mówi o tym fragment ze Słowa Bożego z Dziejów Apostolskich 21:9. Trzeba powiedzieć, że każdy dar powinien być wykorzystany. W jaki sposób? Musi być urzeczywistniany według Bożych myśli. Z pewnością córki Filipa we właściwy sposób wykorzystywały swe dary. Nie słyszymy nic o tym, żeby zabierały głos w ówczesnych zborach albo poza nimi służyły publicznie. W ostatnich czasach, szczególnie w krajach, w których jest bardzo rozpowszechnione pojęcie wolności, kobiety niezwykle łatwo zapominają, kim są. W tym kryje się wielkie niebezpieczeństwo. W obecnym świecie mocno pozacierane są granice między mężczyzną i kobietą. Pamiętajmy jednak o tym, że ustanowił je sam Bóg. Jest to bardzo wielka szkoda dla obydwu stron. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości, bo tak mówi nam Słowo Boże w pierwszym liście do Tymoteusza 2:11. Słowo Boże udziela nam wskazówek i na swych kartach pokazuje ich praktyczne zastosowanie. Marię, Matkę Jezusa, błogosławioną między kobietami, nie widzimy nigdzie występującą publicznie, chociaż ona, jak żadna inna kobieta, mogłaby mieć prawo, by wołać i krzyczeć do Żydów: narodził się Mesjasz, przychodźcie do Niego. Była ona zdolną kobietą, o czym świadczy wspaniała pieśń zaśpiewana przez nią w obecności Elżbiety. Ona wszystko to, co mówiono o Jezusie i to, co mówił sam Jezus, zachowywała w swoim sercu. Mówi nam o tym wyraźnie Słowo Boże z Ewangelii według Łukasza 2:19-51. Ostatni raz czytamy o Marii, Matce Pana Jezusa, w Dziejach Apostolskich 1. W Dziejach Apostolskich, rozdział 1. Biblia nic nie mówi o jej śmierci. A co wiemy o małżonkach apostołów? Jeśli chodzi jeszcze o Marię, to wiemy o tym, kiedy będzie w niebo wzięta, bo o tym mówi nam pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, od 13-16 oraz Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 1-3, mówi nam, kiedy Maria zostanie w niebo wzięta. A co wiemy o małżonkach apostołów? Współcześni chrześcijanie ze swym szczególnym upodobaniem do efektownych wypowiedzi i publicznych wystąpień spodziewaliby się może, że kobiety, które towarzyszyły swym mężom w ich podróżach ewangelizacyjnych,
rozwiną gorączkową działalność, na którą złożą się przemówienia do pogańskich kobiet, zakładanie kobiecych stowarzyszeń, rozdawanie pism i tym podobne. W Biblii nie znajdujemy na ten temat żadnej wzmianki. Bez uwag apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian 9:5 i miejsca z Ewangelii Mateusza 8:14, nie wiedzielibyśmy wcale, że apostoł Piotr miał żonę. Bezsprzecznie wierzymy, że kobiety, jak na przykład Tabita, czyniły dobre uczynki, lecz działo się to bez rozgłosu. Jakiż to jest kontrast w stosunku do tego, co dzieje się dzisiaj. Tak więc kobieta zawsze zajmowała w zgromadzeniu stanowisko uległości i powściągliwości. Bracia publicznie służący w zgromadzeniu prowadzą zebranych w czasie modlitw, uwielbienia lub rozważania Słowa Bożego. Takie prowadzenie nie przystoi kobiecie. Duch Święty używa braci publicznie służących w zgromadzeniu do prowadzenia zebranych w czasie modlitw, uwielbienia lub rozważania Słowa Bożego. Takie prowadzenie nie przystoi kobiecie i Duch Święty nigdy kobiet nie pobudza w taki sposób. Bogu miła jest taka kobieta, która działa w wyznaczonym jej zakresie. W Piśmie Świętym kobieta najczęściej jest ukazana jako matka. Do niej też należy piecza nad domem i wychowywaniem dzieci. W rodzinie, gdzie matka wykonuje te zadania, mężowie są z nich automatycznie odciążeni i mogą podejmować wiele innych, które zleca im Bóg. Wpływ bogobojnej kobiety jest więc bardzo duży. Jako przykład może służyć matka Samuela i Tymoteusza. W dzisiejszych czasach również widzimy owoc wychowania i wpływu niektórych pobożnych matek. Dzięki Panu, że są jeszcze kobiety, które wyznaczoną im przez Pana służbę wykonują wierności i zależności od Niego. Prorok Ezechiel przytacza przypowieść, w której tkwi siła przysłowia: jaka matka, taka córka. Księga Ezechiela, 16 rozdział, 44 werset. To słowo jest bardzo poważnym napomnieniem dla rodziców, a przede wszystkim dla matek. Matka jest pierwszym wzorem dla dzieci w ich najwcześniejszym dzieciństwie. Jej słowa oraz jej całe życie kształtują uczucia i charakter dzieci. Zastanów się nad tym poważnie, kochana matko. Bóg w Twoich dzieciach powierzył Ci talenty, cenne ludzkie dusze, które posiadają dla Boga największą wartość. Twoje dzieci mają przynieść sławę Bożej łasce. Bóg chce, aby znalazły one drogę do Zbawiciela, a Ty, matko, będąca stróżem ich młodości, jesteś do tego powołana, aby pokazać im tę drogę w swoim życiem. Wierząca matka jest błogosławieństwem dla dzieci, a przez nie dla otoczenia. Już w pierwszej księdze Mojżesza kobiety i dzieci przedstawiają zawsze jakieś tajemnice lub obrazy. Widzimy to w Ewie i trójce jej dzieci, jak też w trzech żonach Abrahama: Sarze, Hagar i Keturze. I potomstwie każdej z nich. Ten sam symboliczny charakter widzimy w Izaaku i Rebece i w ich dzieciach, Ezawie i Jakubie. Wszyscy oni obrazowo spełniają fragmenty Bożych planów. W synach Izraela, czyli w narodzie, który jest nasieniem Abrahama, widzimy trzy różne klasy. Po pierwsze, naród izraelski będący potomstwem Abrahama, który został wprowadzony do ziemi obiecanej. Po drugie, teraźniejszy Izrael, zniewolony lud, który musi być pod jarzmem innych narodów.
Po trzecie, przyszły Izrael, który znowu będzie obdarzony łaską, zostanie zbawiony i ponownie wprowadzony w obietnice dane ojcom. Symbolicznie oglądamy te wydarzenia w rodzinie Jakuba, w Haranie, w dzieciach Lei, które miały prawa jako potomstwo, potem w dzieciach służebnic, a na koniec w dzieciach umiłowanej Racheli, które urodziły się wskutek wypełnienia się obietnicy, czyli z Boga. Widzimy również życie niemowląt, które mają prawo do Królestwa Bożego, o czym czytamy na przykład w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział 10 do 11 wersetu, a które później, odszedłszy od domu ojca, zaczęły życie w grzechu, bez Boga i Chrystusa, jak czytamy to w Ewangelii według Łukasza 15, list do Efezjan, 2 rozdział 11-12. Dopiero dzięki mocy i łasce dobrego pasterza, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza 19-10, przez nawrócenie stały się dziećmi obietnicy życia wiecznego.